największym wyzwaniem dla nas wszystkich dzisiaj będzie odbudowa, czyli setki milionów, jeśli nie miliardy złotych, które będą potrzebne, aby odbudować infrastrukturę drogową, infrastrukturę komunalną, infrastrukturę prywatną, bo w tej mamy bardzo poważne zniszczenia i chyba najpoważniejsze, infrastrukturę hydrotechniczną, która została mocno zniszczona. Jeszcze bardzo ważny obszar, czyli obszar pomocy dla przedsiębiorców, którzy potracili swoje możliwości zarobkowania, i wsparcie dla naszych ochotniczych straży pożarnych. Jesteśmy w dialogu zarówno z Komisją Europejską, jak i przede wszystkim z naszym rządem, aby znaleźć sposób taki komplementarny tego finansowania. Po pierwsze, aby wykluczyć to, co było najgorsze, czyli podwójne finansowanie jakieś, żebyśmy się zderzyli, ale przede wszystkim podzielić się tymi zadaniami w taki sposób, aby one jak najszybciej, jak najlepiej dotarły do tych, którzy tego potrzebują. Bo bez tego wsparcia w Brukseli no my nie jesteśmy w stanie niczego uruchomić tak naprawdę, bo potrzebna nam jest zgoda Komisji Europejskiej. Założenie jest takie, my możemy liczyć na to, żeby na podstawie bardzo podobnego mechanizmu, który był przy okazji pandemii realizowany, wydzielić zupełnie odrębną oś priorytetową w naszych funduszach europejskich dla Opolskiego, która będzie przeznaczona na kwestie związane z odbudową po powodzi. Taką alokację, którą możemy na to przeznaczyć, we myśl przepisów, które dzisiaj obowiązują, to 10% naszej całej puli, którą mamy. Więc ponad 400 milionów złotych możemy przeznaczyć maksymalnie na kwestie związane z odbudową. I tę kwotę w naszym rozumieniu tutaj Departamentu Programowania Funduszy Europejskich oraz Zarządu Województwa Opolskiego chcielibyśmy przeznaczyć na takie cztery główne obszary, którymi będziemy wspierali tych, którzy będą wymagali tego wsparcia. Po pierwsze, pomoc dla przedsiębiorców i to pomoc dotacyjna. Więc oprócz tego, co dziś rząd przygotowuje i już uruchomił, czyli wsparcia na przetrwanie tak de facto. Drugim obszarem, znacznie mniejszym, ale już jesteśmy w dialogu z zainteresowanymi, to ochotnicze straże pożarne, które potraciły swoją infrastrukturę. Często ona popłynęła, bo mówimy o OSP, które była na terenach powodziowych, albo praktycznie wszystkie OSP, które brały udział w akcji powodziowej, potraciły również różnego rodzaju swoje sprzęty i to będziemy chcieli odtworzyć. Kolejna duża pula to są różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej będące we władaniu gmin i powiatów. Czyli mówimy tutaj na przykład o przedszkolach, żłobkach, ośrodkach kultury, urzędach również. I czwartą, najtrudniejszym obszarem, który ma najwięcej szacowanych zniszczeń, to obszar dróg wszelakich. My oczywiście w naszym programie, bo tak na razie mamy tylko na to zgodę, możemy dzisiaj wspierać drogi wojewódzkie. Jak Państwo wiedzą, wstępny szacunek mówi o prawie 400 milionach złotych strat w samych drogach wojewódzkich. To są oczywiście pieniądze, które mogą być uruchomione najwcześniej w przyszłym roku, ale to też nie są takie pieniądze szybkie, które są dzisiaj potrzebne, bo te na doprowadzenie do stanu użyteczności tych wszystkich obiektów, które są potrzebne, na to przygotowuje zupełnie odrębną pulę rząd. My mówimy o solidnej odbudowie w standardzie, no zawsze mamy nadzieję, lepszym niż ten, który został zniszczony. Zaapelowałem o to, aby pochylić się nad problemem powodzi. To oczywiście również nałożyło się z bardzo intensywnymi i tragicznymi pożarami w Portugalii i zaapelowaliśmy wszyscy jako grupa IPP, szczególnie politycy z Polski, o to, aby uruchomić mechanizmy elastyczności, to co przeżyliśmy wspólnie podczas pandemii czy podczas wojny w Ukrainie. Ponad 18 miliardów euro na pomoc dla tych państw, które są objęte obecnymi skutkami powodzi. Oprócz Europejskiego Funduszu Rozwoju na ponad 17,5 miliarda mamy również Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tam jest ponad 580 milionów euro. I to są takie trzy bardzo ważne filary finansowe. Infrastruktura, opieka zdrowotna, wyjątkowo potrzebna w tamtych miejscach, jeżeli chodzi o wsparcie dla mieszkańców. Cały elastyczny mechanizm i prowadzenia działalności gospodarczej, i rynku pracownika, i rynku pracodawcy. Fundusz Obszarów Wiejskich, głównie wsparcie dla rolników. Do tego dochodzą te mechanizmy finansowe, czyli 30% zaliczki, którą można przeznaczyć bardzo szybko na wsparcie tych inwestycji
i niektóre inwestycje za zgodą zarówno naszego rządu, jak i Komisji Europejskiej 100% dofinansowania bez wkładu własnego samorządowców. Na pewno najpóźniej na sesji w Strasburgu w grudniu zostanie to wszystko uchwalone. Te wszystkie działania, które miałyby być związane z odbudową, nie byłyby finansowane w takim układzie jak dzisiaj nasze zadania z funduszy europejskich, czyli w dofinansowaniu maksymalnym, czyli dzisiaj 85%, tylko byłyby na 100% finansowane ze środków europejskich, czyli nie wymagałyby wkładu własnego. Mówimy zarówno o dotacjach dla przedsiębiorców, jak i o odbudowie dróg wojewódzkich, czy odbudowie tej infrastruktury komunalnej, czy też wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych. Czyli mówimy o tych naszych obszarach, które sobie zaprojektowaliśmy. Jak to finalnie będzie wyglądało, to oczywiście w dialogu z rządem postanowimy, bo właśnie to, o czym powiedział pan poseł. Chodzi o to, żeby to było mądrze i optymalnie wykorzystane, tak aby właściwe szufladki zostały uruchomione do właściwych rodzajów projektów, no i żeby te pieniądze, przynajmniej szansa na to, żeby je użyć, żeby była uruchomiona jak najszybciej. Mówimy o projektowaniu mocnej, wyraźnej pomocy regionalnej, pochodzącej z pieniędzy europejskich dla naszych przedsiębiorców i naszych samorządowców zwłaszcza.